Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka była Pani droga do stanowiska, które obecnie Pani zajmuje? Początek mojej drogi zawodowej dały mi studia ekonomiczne. Ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku polityka przemysłowa i ekologiczna. Po studiach wróciłam do swojego rodzinnego miasta. Tam znalazłam pracę w jednym z dużych zakładów przemysłowych. Byłam referentem, specjalistą, kierownikiem działu ekonomicznego. W 2000 roku dostałam propozycję bycia wiceprezesem zarządu, główną księgową w spółce ZOO zatrudniającą około 100 osób. Propozycję przyjęłam i na tym stanowisku pracuję do dzisiaj. Jakimi cechami, Pani zdaniem, powinien wyróżniać się człowiek przedsiębiorczy? Człowiek przedsiębiorczy powinien być odważny, ale i rozsądny. Musi patrzeć, co się dzieje wokół jego firmy. Musi umieć przewidywać, jakie skutki mogą przynieść jego decyzje i umieć korygować swoje decyzje w zależności od zmieniającej się sytuacji. Co najbardziej motywuje Panią do dalszej pracy? Odpowiedzialność za firmę i jej pracowników. Decyzje zarządu przekładają się na losy firmy, a te nie są bez znaczenia dla osobistej sytuacji jej pracowników. Moje ambicje zawodowe też odgrywają dużą rolę. Jak Pani uważa, czy młody przedsiębiorca ma szansę utrzymać się na polskim rynku pracy? Myślę, że tak. Warunki do rozwoju przedsiębiorczości są coraz korzystniejsze. Młodzi ludzie są bardzo dobrze wykształceni, mają pomysły, ambicje, mają dostęp do szerokiej informacji, nie mają barier językowych. Mogą skorzystać z ponad 20-letnich doświadczeń wolnorynkowej gospodarki i z doświadczeń swoich bliskich. Rozwój społeczeństwa powoduje, że coraz większe jest zapotrzebowanie na różnego rodzaju towary, usługi. Bardzo dużą zachętą i pomocą dla polskiej przedsiębiorczości są fundusze unijne. Młodzi przedsiębiorcy dzięki nim mogą zdobyć pieniądze na rozpoczęcie swojej działalności. Co radzi Pani młodym przedsiębiorcom? Radzę, aby pamiętali, że bycie przedsiębiorcą to nie zawsze od razu wielkie pieniądze. Często jest tak, że na początku trzeba włożyć dużo pracy i czasu w zbudowanie swojej marki i w zdobycie klientów. Nie wolno się tym zniechęcać, na efekty przyjdzie czas, bo przecież Kraków też nie od razu zbudowano. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Thank you.